Cześć, witam Was, Marek Puczyński. Tym razem coś na temat stawu skokowego. Było sporo takich pytań, co zrobić, żeby poprawić zakres ruchu stawu skokowego. Oczywiście staw skokowy ma sporo różnych ruchów, które może wykonywać, konkretnie cztery: zgięcie grzbietowe, podeszwowe, pronacje i supinacje, ale osoby aktywne najczęściej są zainteresowane poprawą tego zgięcia grzbietowego, co gwarantuje nam lepszą zdolność do wykonywania choćby takiego bazowego ćwiczenia, jakim jest przysiad. Myślę, że jednym z takich najlepszych ćwiczeń, które są w stanie poprawić mobilność kostki do przysiadu, jest taka specyficzna pozycja, w której w zasadzie noga odwzorowuje dokładnie to, co mamy do zrobienia w przysiadzie. Czyli ustawiam się w takiej pozycji trochę w kucki, staram się zbliżyć maksymalnie swoje żebra do powierzchni uda i teraz w tej pozycji moim zadaniem będzie dociśnięcie, w zasadzie zbliżenie powierzchni przedniej piszczeli do grzbietowej części stopy. Pięta jest wbijana w podłogę coraz mocniej i staram się wysuwać kolano mocno w przód tej pozycji. I teraz zobaczcie, jeżeli będę wykonywał teraz to ćwiczenie na siłę, to zamiast mobilizować kostkę, będę przetaczał i całą siłę wpychał w obrębie stawów stopy, a tego nie chcę. Nie chcę rozciągać więcej stopy, chcę rozciągać kostkę. Stąd bardzo istotne jest, żeby pilnować, żeby pięta była w tej pozycji dobita i siedziała na podłożu. I tu pojawia się zazwyczaj pierwsza trudność, ponieważ u wielu osób w tym momencie, kiedy będę próbował wykonywać i pogłębiać to zgięcie grzbietowe, pojawi się wrażenie ścisku na przedniej części podudzia. No, chodzi o tak zwanej kompresji. Sama kość piszczelowa nie może się dobrze przetoczyć względem kości skokowej, która jest zlokalizowana pod nią. Dochodzi do nacisku na kości klinowate, kość łódkowatą, kość sześcienną i w takiej pozycji, jeżeli kość wchodzi na kość, moi drodzy, nic dobrego już się nie stanie. Co zrobić, żeby trochę poprawić ten zakres ruchu? Zanim zaczniesz się dalej rozciągać, dobrym pomysłem będzie trochę mobilizacji do pronacji i do supinacji, czyli te dwa ruchy do środka i do boku. I teraz jeżeli zegniesz stopę grzbietowo, ustawisz ją w taki sposób i będziesz wykonywać te ruchy, to jest pierwszy krok. Napinanie teraz mięśnia piszczelowego przedniego, napinanie mięśni strzałkowych i piszczelowego przedniego. I kilkanaście takich ruchów, żeby mocno przypalić te mięśnie, mocno je pobudzić, już będzie powodowało troszeczkę lepszy zakres tego zgięcia grzbietowego. Czyli po pierwsze, chcę odblokować ten ruch, ale zanim to zrobię, muszę rozćwiczyć swoją kostkę boczną i kostkę przyśrodkową i muszę popracować stawem skokowym dolnym, pobudzić wszystkie mięśnie. Więc pamiętajcie, zgięcie grzbietowe, teraz będę w tym momencie stopę pronował i stopę supinował. Pronuję, supinuję, pronuję, supinuję. Wykonuję co najmniej z 20-30 bardzo siłowych ruchów. Muszę te mięśnie zmęczyć, spompować, poczuć tutaj wręcz ból, ale nie stawowy, ale mięśniowy. I to już powinno całkiem nieźle pomóc. Kiedy już zmobilizuję sobie ten staw skokowy dolny i pobudzę mięśnie podudzia, te, które będą grzbietowo, czynnie zginały tą moją stopę, mogę się posłużyć dodatkowo powerbandem i tutaj można zastosować taką technikę trochę manualną, trochę fizjoterapeutyczną, która jest nazwana dystrakcją. Dystrakcja to nic innego jak odciąganie jednej kości od drugiej w taki sposób, żeby zrobić miejsce dla kości, żeby ona mogła pogłębić ten dany zakres ruchu. Czyli będziemy poprzez aplikację gumy, w jaki sposób, już Wam pokazuję, wchodzę sobie w gumę, zaczepiam ją na dolnej części piszczeli i teraz moja piszczel w momencie, kiedy wykonuje zgięcie grzbietowe, nie tylko wędruje do przodu, to w zasadzie jej górna część wędruje do przodu, ale i dolna część musi powędrować do tyłu. I teraz, żeby to mogło się wydarzyć, to ta piszczel musi być przesunięta względem kości skokowej. I teraz guma właśnie tą możliwość mi daje. Pamiętam, że pięta musi być dobita do podłoża i w tym momencie biernie naciskam na kolano, ale pamiętam o tym, że nie mogę odrywać pięty, bo to nie będzie zwiększało zakres ruchu. B. Staram się zaangażować mięśnie, które przed chwilą pobudzałem, czyli te wszystkie zginacze grzbietowe i dociskam siłą tych mięśni podłudzie do samej stopy. I staram się w tej pozycji odpowiednio długo poprzebywać. Nic nie stanie się samo, nic nie stanie się z dnia na dzień. Trzeba w takiej pozycji pospędzać i to dobre 2-3 minuty zazwyczaj, pomęczyć trochę te mięśnie, pomęczyć ten staw, żeby ten zakres ruchu się poprawił. Jeżeli czuję, że dystrakcja jest zbyt mała, mogę się przemieścić delikatnie bardziej do przodu i w zasadzie im bardziej przesunę się w przód, tym większa siła będzie pociągała moje podłudzie do tyłu i będę mógł dzięki temu poprawiać trwale ten swój zakres ruchu. Więc pamiętajcie, po pierwsze, żeby odblokować zgięcie grzbietowe,
posługujemy się tymi ruchami pronacji i supinacji, bo one są kluczowe dla odpowiedniej pracy samego stawu skokowego. Po drugie, bardzo fajnym narzędziem do wykonania tej dystrakcji jest użycie powerbandów. Jeżeli chodzi o powerbandy, to oczywiście polecam Wam PD Bands, czyli gumy, które firmuje swoim własnym nazwiskiem. Poniżej link do sklepu, jeżeli macie problem ze stawem skokowym, kliknijcie, zamówcie sobie komplet swoich gumek, które trwale poprawią Wasz zakres ruchu, będziecie w stanie wykonywać lepsze przysiady, lepiej będziecie biegać i Wasze kostki będą zwyczajnie zdrowsze. Ja dziękuję za subskrypcję, dziękuję za oglądanie tego odcinka, zapraszam na kolejne odcinki już wkrótce. Pozdrawiam, Marek Purczyński. Jeżeli potrzebujesz nowych gum do ćwiczeń i chcesz mieć pewność, że Twój sprzęt będzie naprawdę dobrej jakości, możesz dokonać zakupu tych samych gum, które prezentuję w filmie. Wejdź na mój sklep internetowy PD Bands i dokonaj swojego zakupu. Kupując gumy w moim sklepie, wspierasz mój kanał, powodujesz, że mogę się rozwijać, przez co dam Ci jeszcze więcej treści na YouTube.